W poprzednim filmie o szeregach potęgowych widzieliśmy, w jaki sposób możemy używać szeregów do definiowania funkcji, w szczególności jeżeli mamy szereg geometryczny, no, który jest szczególnym przypadkiem szeregu potęgowego, to jest szereg geometryczny o ilorazie x, to wiemy, że ten szereg jest zwierzny, o ile jego iloraz jest co do modułu mniejszy od 1, czyli w przedziale od minus 1 do 1 ten szereg jest zwierzny, wobec tego jego suma definiuje nam pewną funkcję zmiennej x, którą nazwaliśmy tutaj g od x. Z drugiej strony, ponieważ znamy jawny wzór na sumę takiego szeregu geometrycznego, to jest a przez 1 minus x, no to mamy taką równość między funkcją a przez 1 minus x, a sumą takiego szeregu geometrycznego. Przy czym zwracam jeszcze raz uwagę, że ta funkcja, ona ma większą naturalną dziedzinę, prawda? Dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby różne od 1, ale ta równość pomiędzy funkcją a szeregiem, a sumą szeregu geometrycznego zachodzi tylko w przedziale minus 1, 1. Poza tym przedziałem ta funkcja również może być przedstawiona jako suma zbieżnego szeregu, ale będzie to inny szereg. W tym filmie zrobimy rzecz odwrotną, to znaczy weźmiemy pewną funkcję, niech to się nazywa h od x, funkcja 2 przez 3 plus x kwadrat, i spróbujemy zapisać ją jako sumę szeregu geometrycznego. No i jak to zrobimy? No to wyrażenie trochę nam przypomina to wyrażenie. Czyli spróbujemy wyrażenie na tę funkcję h zapisać w postaci bardziej podobnej do tego. Zidentyfikujemy a iloraz i wobec tego będziemy wiedzieli, jaki jest szereg, jaki jest a i jaki jest iloraz tego szeregu, a następnie sprawdzimy, jaki jest promień zbieżności. Czyli co? Chcemy mieć na dole jedynkę, prawda? Czyli możemy trójkę wyłączyć z mianownika, czyli zapisać jako 2, 3 razy 1 plus x kwadrat przez 3. No i co? I teraz tutaj mamy minus. No dobrze, to plus to jest minus minus, czyli zapiszmy to tak. 2, może jeszcze... Tę dwójkę możemy wrzucić do licznika, żeby to było wyraźnie widać, czyli w liczniku mamy 2 trzecie, a w mianowniku 1 minus, i tu postawię nawias, minus x kwadrat przez 3. Prawda? No i teraz widzę, że to jest moje a. Prawda? To jest a. No i to jest to, co jak gdyby pełni rolę ilorazu. Czyli to będzie iloraz naszego szeregu. No wobec tego, no porównując to, możemy napisać, to jest suma od n równego 0 do nieskończoności 2 trzecie razy minus x kwadrat przez 3 do n tej. Czyli napiszmy może kilka pierwszych wyrazów. I tak, dla n równego 0 jest 2 trzecie. Potem jest co? N równe 1, czyli to jest minus 2 dziewiąte x kwadrat. Przepraszam, 2, dobrze, 2 dziewiąte. Potem jest plus, prawda? Potem jest 2, potem jest x do czwartej. Przez 9 i jeszcze tu razy 3 to jest 27. 27, no potem może jeszcze jedno, minus, teraz n równe 3 to jest 2, x do 6 i tu będzie n równe 3, 3 do 3 to jest 27 razy 3 to jest 81 i tak dalej. No tak, tak wygląda ten szereg. No dobrze, i teraz jaki jest promień zbieżności tego szeregu? No promień zbieżności jest taki, to jest iloraz, prawda? To jest nasz iloraz. No i warunek jest, że moduł ilorazu musi być ściśle mniejszy od 1. No dobrze, ale moduł minus x kwadrat przez 3 to jest to samo, co x kwadrat, moduł x kwadrat przez 3, x kwadrat przez 3, czyli tak, moduł minus x kwadrat przez 3 to jest to samo, co moduł x kwadrat przez 3, ale x kwadrat jest liczbą nieujemną, czyli to jest po prostu x kwadrat przez 3. Czyli nasza nierówność wygląda tak. X kwadrat przez 3 mniejsze od 1, no zatem x kwadrat mniejsze od 3. Zatem co? No zatem x jest pomiędzy
pierwiastek z trzech i minus pierwiastek z trzech. Czyli to jest nasz przedział zbieżności. Prawda? Przedział zbieżności. I w tym właśnie przedziale nasz szereg jest równy naszej funkcji h od x, czyli w tym przedziale to jest równy 2 przez 3 plus x kwadrat. No i znowuż mamy tutaj takie zjawisko. Możemy zaobserwować, że ta funkcja, prawda, dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste. No tutaj kwadrat plus 3 się nie zeruje nigdy, ale znowuż rozwijając ją w szereg potęgowy, w szereg geometryczny w tym przypadku, wokół zera, ten szereg ma jednak skończony promień zbieżności i ta równość, prawda, pomiędzy tą funkcją a tym szeregiem zachodzi tylko w przedziale od minus pierwiastek z 3 do pierwiastek z 3.